Pani Moniko, wystąpiła, właściwie udzieliła Pani ostatnio bardzo szczerego wywiadu na temat swojego syna, no i troszeczkę krytyki się pojawiło w Pani stronę za powiedzenie, że jest on inny. Jak Pani to odebrała? To jest tak, udzieliłam tego wywiadu i wszystko, co chciałam powiedzieć w tej sprawie, powiedziałam w tym wywiadzie, więc nie będę już o tym mówić. Odsyłam do wywiadu, on jest w internecie, można go sobie przeczytać i właśnie bardzo mi zależało na tym, żeby to nie były takie strzępki informacji, które docierają do ludzi, że coś powiedziała gdzieś komuś jakoś, jedno zdanie wyjęte z kontekstu. Oczywiście to się i tak dzieje, bo na tym polegają między innymi media społecznościowe, że bierze się jedno zdanie, tak zwany headline, i on sobie funkcjonuje na co dzień. Co do krytyki, nie zgodzę się. Dostałam mnóstwo słów wsparcia. Mój syn jest bardzo zadowolony z tego tekstu. Wydaje mi się, że to takie nowe otwarcie i w naszej relacji, w mojej relacji ze światem, w relacji mojego syna ze światem swoich rówieśników. Jak zrobiliśmy bilans, to wyszło nam zdecydowanie na plus.